Cześć, ja mam na imię Orestes i dzisiaj w 5 minut wyjaśnię wam o co chodzi w tym całym zamieszaniu z afrykańskim pomorem świn, czyli ASF. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zdecydował, że najskuteczniejszą bronią w walce z tym groźnym dla dzików i świń wirusem będzie maksymalne obniżenie liczebności populacji. Może to oznaczać eksterminację gatunku, a może nie do końca. Problem w tym, że nawet myśliwi nie wiedzą ile dokładnie zwierząt mają zabić. Świetny plan! Według obliczeń może zginąć nawet 210 tysięcy zwierząt. Jak do tego doszło, zapytacie? Świetne pytanie, moi drodzy. W 2014 roku 14 lutego znaleziono pierwszego dzika w Polsce, który padł ofiarą ASF. Wtedy zapaliła się lampka. Okej, okay, nie jest jeszcze tak źle. Trzeba teraz ostrożnie zaplanować kolejne działania, żeby ta sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Ej, a może by tak? Wystrzelać jak najwięcej dzików. Hmm, jest to jakiś pomysł. Trochę głupi, ale nadal pomysł. Jednak może lepiej wziąć pod uwagę doświadczenia innych państw w tym temacie, opinie naukowców i ośrodków zajmujących się bezpieczeństwem żywności i nie wprowadzać takich głupich pomysłów. Ale wiecie, władza się zmieniła i na tapet wróciło hasło: wystrzelać jak najwięcej dzików. I tak zaczęto robić. Doszło do tego, że w 2017 roku ówczesny minister środowiska Jan Szyszko wydał rozporządzenie, które pozwalało strzelać do dzików przez cały rok, i obojętnie czy to były odyńce, dwuletnie przelatki czy młode warchlaki. Ale co za zaskoczenie! Czym więcej strzelało się do tych zwierząt, tym bardziej ASF się rozprzestrzeniał. Zupełnie tak, jak mówili naukowcy. Ha! No, raz im się udało trafić. Może jednak za mało strzelali? Może powinniśmy zrobić tak jak w Chińskiej Republice Ludowej pod koniec lat 60. i wytępić wszystkie wróble? Tam to zadziałało. Halo? Jak to nie zadziałało? Klęska głodu? 30 milionów. Oczywiście dziki to nie wróble, ale pomysł jest równie idiotyczny. Wystarczy mieć podstawową wiedzę, żeby zrozumieć, że każdy gatunek ma swoją rolę do odegrania w przyrodzie, a niemal całkowite pozbycie się jednego gatunku może przynieść opłakane skutki. Dzik poprawia jakość gleby w lasach, zwalcza leśne szkodniki i zjada padlinę. Bez niego lasy mogą nie poradzić sobie z pewnymi zagrożeniami, a to oczywiście będzie kolejny nasz problem. Czemu jednak wirus ASF tak szybko się rozprzestrzenia? Ano, winni są ludzie. Wyobraź sobie sytuację, że idziesz na grzyby, szukasz grzybów, czasami się zatrzymujesz, dalej spacerujesz, pójdziesz trochę dalej, pójdziesz trochę bliżej, pobawisz się trochę, a teraz wyobraź sobie tę samą sytuację z tą różnicą, że gonicie jakiś typ ze strzelbą i psami gończymi. Teraz już nie spacerujesz, teraz nasz. I podobnie jest w przypadku dzików. Spłoszone zwierzęta, zwłaszcza podczas polowań zbiorowych, przemieszczają się na dużo większe odległości niż przeważnie. Dodatkowo wirus bez problemu przedostaje się do środowiska wraz z krwią, czyli podczas postrzału, patroszenia, na butach, na psach myśliwskich, na samochodach i potem wszyscy wracają do domów na wieś, gdzie według raportu nich 74% gospodarstw nie posiada niezbędnych zabezpieczeń przed wirusem. Często wygląda to nawet tak lub tak. I potem pada pytanie jak to się dzieje? I tylko największy geniusz mógłby wpaść na pomysł, że najlepszą walką z tym wirusem będzie wysłanie jeszcze większych grup tych unurzanych w krwi leśnych filantropów, którzy tysiącami będą roznosić ten wirus po całej Polsce. Dlaczego powiedziałem filantropów? Bo tak właśnie przedstawia się polski Związek Łowiecki, ustami mojej ulubionej, złotoustej, Pauliny Marzęckiej. Która jak zawsze odnosi się do meritum problemu i mówi, jacy to biedni są myśliwi, jak to muszą wydawać pieniążki i jak to nie jest interes życia. Mówi, że na jednego dzika myśliwy musi wydać 3500 zł w amunicji i paliwie. Gdzie oni jeżdżą zabijać te dziki? Do Tajlandii? Kurwa? Oczywiście, wypowiadając te słowa, musi uważać, że jesteśmy skończonymi idiotami, którzy nie potrafią liczyć, bo potem narzeka. Że co roku myśliwi muszą wydawać 60 milionów złotych za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę. Ale nie widzi problemu w tym, że według jej matematycznego geniuszu na odstrzał 210 tysięcy dzików, według jej fantastycznych obliczeń, myśliwi musieliby wydać 735 milionów złotych. Może pani Marzęcka powinna udać się na korepetycję do ministra środowiska, bo z wykształcenia jest on. nauczycielem matematyki. I w pełni zdaje sobie sprawę, że jest to w głównej mierze problem polityczny. Nikt nie przyzna się, że przez kilka lat zawalił program bioasekuracji, ani tym bardziej nie powie swojemu elektoratowi, że ten źle wprowadził ten program. Zaangażowany jest też minister rolnictwa i rozwoju wsi, który z zasady ma dziki i lasy w dupie bo co go to obchodzi? No a Polski Związek Łowiecki też nie może za bardzo fikać, bo kilka podpisów i nie będzie już Polskiego Związku Łowieckiego. Chociaż muszę przyznać, że imponują mi postawy niektórych myśliwych, którzy otwarcie krytykują ten... plan. I nawołują do bojkotu, wskazując, że jest to sprzeczne ze ślubowaniem myśliwskim, w którym zwraca się szczególną uwagę na zasady etyki łowieckiej i dobro ojczystej przyrody. Na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. W pełni rozumiem, że możesz się ze mną nie zgadzać. Może nadal myślisz, że tak naprawdę dziki są wszystkiemu winne i powinniśmy podjąć drastyczne kroki. Może nadal myślisz, że rząd ma rację, minister środowiska ma rację i polski Związek Łowiecki ma rację. Więc nie sądziłem, że kiedykolwiek do tego dojdzie, ale skoro mi nie wierzysz, to może prędzej uwierzysz myśliwemu i byłemu ministrowi środowiska, który odrobinę się zreflektował i powiedział: Winy nie ponosi tu dzik, gdyż nie widziano, aby dzik przechodził do chlewni i zarażał w ten sposób świnie. Winę ponosi tu człowiek, który niedostatecznie dba o bioasekurację. Więc tym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Bierzmy udział w protestach, podpisujmy petycje i brońmy dzików, gdyż same nie są w stanie się obronić. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.